Witam Was wszystkich z tej strony Hades, a to jest pierwszy odcinek z Helios2.pl i to jest serwer drugi i druga seria na moim kanale, więc odcinek z Vanguard będzie jutro lub pojutrze po wstawieniu tego odcinka. Więc dobra, zaczynamy Surką, będę grał WP-kiem, albo nie, czekajcie, będę grał... Mentalem, ok, więc nikt to będzie Hades. Ty nie wiem, czy będzie zajęte, czy nie. Nie jest zajęte, więc zaczynamy grę. Dobra, więc jesteśmy już w grze i jeszcze chciałbym Was poinformować, że nowy mikrofon będzie w poniedziałek lub we wtorek. Kupiłem Blue Snowball, więc myślę, że dźwięk będzie bardzo dobry i lepszy od tego teraz, więc tutaj standardowe EQ jest miecz plus 9, mniejsza plus 9 i reszta EQ plus 9. Tutaj buty wiatru, pierścień teleportacji, zdjęcie konia, czyli koń, 40 pelerynek, 3 autopotki niebieskie i czerwone oraz 10 słojów powrotu. Więc tutaj speed widzę jest podwyższony. I bierzemy pierwszego spota, tutaj ustawienia, zmienię kamerę i światło, więc ok, pierwszy spot, tutaj jedna pelerynka i zobaczymy, jak będzie leciał nam exp. Niestety nie ma skrzynek na różne poziomy, co 10 poziomów, ale jakoś przetrwamy. Więc już mamy czwarty poziom, widzicie, exp będzie dosyć na lajcie na starcie i jak ktoś by chciał ze mną zagrać, no to linki będą w opisie, gdzie można mnie znaleźć lub po prostu napisać mi na PW i wszystkie linki do tego serwera też będą w opisie. Więc teraz wbijam 10 poziom i przy okazji bijemy metka bitwy, więc widzimy się na końcu tego metina, jeszcze tam jest drugi, jak widzicie. Więc no, okej. Jest tak, już koniec metina bitwy i pelerynka, księga umiejętności oraz zmianki. Tutaj księga to mroczny kamień. Nie wiem, może się sprzeda. I tutaj pelerynek. Trochę dostałem ze 100, coś takiego. Tutaj mamy drugiego i widzimy się na końcu. Dobra, koniec kolejnego metina. Tutaj pelerynki, znowu zaczarowania i Q. Zobaczymy, jakie Q. I tutaj powtarzalny strzał, spoko. Teraz wymiksujemy sobie dwa itemy, bo w sumie mam 7 dodań, więc raz, dwa, trzy i cztery. Chyba 100% jest na powodzenie. Tutaj widać 1 HP, więc zostawimy sobie i tutaj liczymy ponad 1 HP, więc o 2 HP, spoko. I wybieramy teraz skille, będę grał mentalem, bo widziałem, że tutaj pełno są boty, a nie ma za dużo mentali, więc tutaj 13 punktów już. Jaki mam poziom? 14. Dosyć szybko leci. Już kończymy misję, co się nazywa kłusownictwo. Więc tutaj skrzynia triumfu 5, zmianki 5, dodań 8 i yang, więc super. Teraz dodajemy bony do budków. Tutaj też liczymy na plus 1 HP, więc no kurwa, zmienię. O, 3 HP, ekstra. Tutaj mamy jeszcze metina gdzieś o tu, więc widzimy się na końcu. A zapomniałem jeszcze otworzyć skrzynię, więc otwieramy tutaj chyba punkty doświadczenia. Eliksir, język Shinso, eliksir i białe złoto. Już koniec metina i pelerynki, jak zawsze, zaczarowania i Q, a tym razem Q to rozproszenie i tutaj drugi metek, zajebiście. Już koniec i bum. Księga Q, pelerynki, zaczarowania. Ok, księga Q to smoczy wir. Więc taki koleś ma strój salsa na zbyciu, binios, podziękujemy, więc więcej wartości ataku. W sumie spoko, taki strój fajnie wygląda. Wejdzie silny na M, zobaczymy. Jest. Wbijamy teraz 20 poziom, super, leci exp i czekajcie, mamy, super.
Bijemy Metino bitwy, nie wiem czy będzie drop, chyba mam już za duży poziom, ale jest, super. Zaczarowania, standardowy drop i ku to będzie deszcz strzał. Pada Metino bitwy. I tym razem ku to będzie, wypadło mi, a powtarzalna strzała. Już nie będę nagrywał, sorry za telefon. Bicie tych metków, ale zobaczymy ten ostatni drop przy okazji level up 22 i księga to walnięcie. Ok, bijemy teraz bestialskiego łucznika i z tego nic nie poleciało. Już kończymy Metina czerni, trochę minutek to mi zajęło, ale o, tutaj już widzimy dwa kulecie, więc jest super, sorry za telefon. Tutaj ku. No to coś z tego, jakieś szajsy. Już ubijamy Metina zazdrości. Już prawie końcóweczka i... O, jest level up 25 ekstra. I pelerynki, 5 bon widzę. Zaczarowania. Dwie księgi Q, wzmocnienia i tak dalej. Tutaj kadeki można też wziąć i guto. Tąpnięcie i wirujący sztylet. Kolejny Metin czerni i level up 26, tutaj pelerynki, standardowy drop i zaraz zobaczymy jakie Q nam wyleciało. Tutaj tylko jedna książka chyba, tak, jedna książka i to jest Q trzystronne. Więc dobra, wystawiłem już sklep z pół godziny temu, zeszło mi trochę Q jak widzicie, miałem z pół strony i już mamy ponad 4 kk, więc jest spoko. Więc kupimy sobie 15 tych pieczęci lwa, bo nie chce mi się na razie dropić medali konnych, bo bardzo trudno się je dropi, więc mamy te 1,5 godziny i jest spoko. Już koniec Metina zazdrości. U, level up 27, tutaj księga polimorfii, księgi Q oczywiście, jak to z każdego Metina, wzmocnienia, 5 bon. Dwie księgi Q, super. Tutaj kadek jakiś i to wszystko. Tutaj skórzane kozaki też i mroczna ochrona, cienko. Już prawie level up 28 i koniec metka zazdrości. Już prawie padłem, ale szczęście, że wbił poziom. Tutaj zdobycz dzikusa jakaś, to wywalimy później. Zaczarowania i standard taki, 5 bon, 2 Q. Pelerynki jeszcze, KD i Q to zwiększenie ataku oraz ogniste uderzenie. Ja teraz sobie trochę metki pobiję i widzimy się po dropie. O, patrzcie, z metka mi wypadło błogosławieństwo i czarowane ostrze na po prostu w jednym metku, więc się sprzeda i będzie hajs. Więc tak, już mamy 10 kk ze sprzedaży zmianek oraz ku czarowane ostrze, więc jest super. I teraz spróbujemy sobie znaleźć FMS-a lub RIBA. O, patrzcie, tutaj mamy FMS-a 38 SR, 6 siła za 10 kk, więc pewnie, że kupujemy. Dziękuję. Dobra, wbijamy już 30 poziom i zajebiście. Więc już wystawiłem sklep. Jeszcze tam trochę itemów jest do zejścia. Mamy prawie 4 kk i to by było na tyle. Jak się podobało, łapka, sub i komentarz. I widzimy się wkrótce. Trzymajcie się wszyscy.